Witam Państwa. Znajdujemy się w miejscowości czeskiej o nazwie Kralowec. Ja nazywam się Sławomir Majda i chciałbym poświęcić dzisiejszą gawędę tematowi pisania modlitw związanych z chorobą raka. Modlitw, które pomogą uwolnić się od tych schorzeń. Podobne tematy możemy omówić w identyczny sposób. Obojętnie, czy będzie to choroba związana z białaczką, gośćcem stawowym, innymi formami raka, postępujemy identycznie. Ja osoby chore na raka, czy takie, które miały z nim problem, zachęcam do przejrzenia całego rozdziału na stronie Modlitwa Inna niż Wszystkie, poświęconego rakowi. Jest tam kilkanaście tekstów, w tym artykuł o uwalnianiu się od choroby raka. Jest tam opublikowane zdjęcie plam raka na plecach, które to plamy zniknęły w ciągu 3 dni. Możemy użyć podobnych technik, jakie tam opisałem, podobnych słów, podobnych modlitw. Zaraz w sposób praktyczny przedstawię, jak należy to robić. Natomiast zachęcam do tamtego tekstu, który w momencie pisania był wyjątkowy. Wydawał mi się doskonały, natomiast po kilku latach, kiedy do niego zajrzałem ponownie, jest to wprawka, zaledwie ćwiczenie, można powiedzieć, kilkustronicowe, które jednak sprawiło, że po tamtej osobie choroba raka w formie plam zniknęła ze skóry całkowicie. Było tych plam kilkanaście w różnych miejscach, w tym na twarzy, na plecach. Nie ma śladu. Proszę Państwa, tematem dzisiejszej gawędy jest rak, ale chciałbym omówić rak kobiet. Raki kobiet. I może nie tyle przyczyny, ale jak należy postępować, jeśli się już pojawił, a także o profilaktyce parę słów. Korzystam z książki bardzo starej Wademekum lekarza ogólnego. To jest książka sprzed wielu lat. Do opracowania modlitw poświęconych danemu tematowi, danemu schorzeniu raka, bo nie tylko jajniki czy sutek mogą być zaatakowane, proponuję użyć bardzo dobrych książek, bardzo dobrych opracowań medycznych. Znajdziemy gdzieś dostęp do lekarza, pielęgniarki, sanitariusza, który takie książki będzie posiadał. W bibliotekach też będzie ich sporo. Bogactwo materiałów jest dostępne w Google'ach, wystarczy wpisać odpowiednie słowo. Na dobrą sprawę jesteśmy w stanie w ciągu godziny znaleźć 10 stron tekstu formatu A4 opisujących szczegółowo przyczyny, a także przebieg i objawy fizyczne. I zgromadzenie takiego materiału jest podstawą do dalszej pracy. Im więcej tego tekstu, tym lepiej. Jak zaczniemy czytać, to zaczniemy się martwić, co też my tam mamy. Bo okazuje się, że to, że my to mamy, nie ma sposobu specjalnego, żeby się tego pozbyć. Jednak taki sposób jest. Modlitwa. Proszę Państwa, należy pamiętać, że Bóg jest Bogiem wszystkiego. Bóg jest Bogiem pieniędzy. Bóg jest Bogiem kobiety, mężczyzny, ale także jest ponad wszystkimi chorobami. Ma do nich wgląd, ma o nich pełną wiedzę o przyczynach, ale ma też wiedzę o przyczynach duchowych każdej choroby, każdego bólu, każdej troski, każdej osoby, jaka żyje na ziemi. Zachęcam do tego, aby zwrócić się również do Boga, nie tylko do lekarza.
nie tylko do terapeuty. No, teraz pokażę Państwu warsztatowo, jak dany temat należy omówić. Ja sobie podkreśliłem w książce zdania, które będę Państwu cytował w oryginale i później powiem, co z tym należy zrobić. Używamy tutaj typowej techniki afirmacyjnej, typowej techniki modlitwy, która mówi tak, że jeśli mam coś negatywnego, boli mnie, ja mam pieniędzy, załóżmy, ojciec był despotą, tyranem, to pierwszą rzeczą jest zdefiniowanie takiej myśli, co mi dolega, co jest złe, co było złe, i powiedzenie sobie: przebaczam sobie, przebaczam tamtej osobie, dziękuję. Dziękuję Tobie, Boże, że skasowałeś, rozkodowałeś. Tu jeszcze uwaga wstępna. Każda modlitwa powinna się zaczynać od prośby do Boga o otwarcie serca, prośby o boską ochronę i opiekę. No, przy tego typu uwikłaniach jak rak czy ciężkie choroby, bardzo ciężkie choroby, warto prosić o boskie miłosierdzie, o akt boskiej łaski, a także o przebudzenie duszy. Proszę Państwa, ponieważ dzieje się tak, że no, człowiek to by sobie jeszcze chciał pożyć, ale dusza czasami może powiedzieć, że to za ciężkie, ona ma już inne plany na przyszłość. Dusze są nieśmiertelne w przeciwieństwie do ludzi i plany ich na przyszłość no, są całkowicie różne od planów człowieka. Dopóki człowiek tego nie zaakceptuje, nie zrozumie, nie zechce wezwać swojej duszy na pomoc no, w kłopotach finansowych, zdrowotnych czy w kłopotach rodzinnych, nie wezwie także Boga, nie odda siebie i duszy Bogu do dyspozycji, nie przeprosi cudzych dusz, własnej duszy, nie przeprosi bliźnich, będzie jak jest, a może być czasami tylko gorzej. Proszę Państwa, tekst z książki Rak kobiecego sutka, autor Tadeusz Koszarowski, epidemiologia. Rak sutka występuje wśród kobiet i mężczyzn w proporcji 1:100. Rak sutka najczęściej występującym jest nowotworem złośliwym wśród kobiet, przy czym w krajach cywilizacyjnie rozwiniętych, a więc i w Polsce, część zachorowań wzrasta, zmniejsza się natomiast zachorowalność na raka szyjki macicy. O przyczynach, potencjalnych przyczynach porozmawiamy w dalszej części gawędy bądź w kolejnej. Natomiast co z tym zrobić? Przebaczam sobie to, że zachorowałam na raka sutki, na raka macicy, na dowolną inną formę raka. Przebaczam sobie to, że statystyki chorób mogły być dla mnie miażdżące, że przytłoczyły mnie, że statystyki zgonów przytłoczyły mnie. Wskaźnik zachorowań w Polsce na 100 tysięcy kobiet wynosi w wielkich miastach 50, na terenach wiejskich 35. Przebaczam sobie to, że uległam statystykom zachorowalności na chorobę raka. Zachorowalność na raka sutka jest najczęstsza w 35 do 60 roku życia. Obserwujemy dwa zakresy nasilenia zachorowalności: przed przekwitaniem menopauzą i w okresie po przekwitaniu. Piękne zdanie do przeafirmowania. Przebaczam sobie to, że uległam chorobie raka sutka, szyjki macicy, czy dowolnej innej formie raka między 35 a 60 rokiem życia, zgodnie ze statystykami. Światłość, pokaż mnie i mojej duszy przyczynę tego, że ja i moja dusza zachorowałyśmy, przejawiłyśmy daną postać choroby raka.
dwa okresy nasilenia przed przekwitaniem. Proszę Państwa, to wyjaśnię w przyczynach za chwilę, dlaczego tak mogło być. Pierwsze nasilenie może być związane z nieprawidłowością korelacji hormonalnej, zbyt wczesny okres dojrzewania lub brak ciąży. Przebaczam sobie to, że zbyt wczesny okres dojrzewania, że brak ciąży stał się u mnie przyczyną choroby raka, sutka, macicy, dowolnej innej choroby. I druga przyczyna to ustanie, rak wynikający z ustania czynności jajników i otyłość. Przebaczam sobie to, że otyłość bądź ustanie czynności jajników, czyli zaprzestanie produkcji hormonalnej, stały się u mnie i u mojej duszy przyczyną choroby jajników, raka sutka. Najczęstszym patologia, najczęstszym typem mikroskopowo morfologicznym jest gruczolakorak o różnym stopniu złośliwości. Przebaczam sobie to, że byłam chora, czy zachorowałam, chorowałyśmy z duszą, chciałyśmy z duszą mieć raka o tak dużym stopniu złośliwości, na przykład. Następne zdanie. No, tutaj już są omawiane rodzaje tego raka. Ja proponuję z cierpliwością sobie wysłuchać tego tekstu, bo proszę Państwa, im więcej tej wiedzy, tym lepiej. Im więcej opiszemy, tym lepiej. Ja proponuję maksymalnie szeroko rozbudować każdy temat, każdej choroby, nawet poświęcić na to tydzień pracy. Nagrywamy później taki obszerny tekst na dyktafon albo za pomocą programu do automatycznego czytania, program na przykład Iwon. Część druga, gawędy poświęcona uwalnianiu od chorób raka, od kobiecych chorób raka. Proszę Państwa, zapobieganie i profilaktyka, niedopuszczanie do powstania raka sutka, profilaktyka pierwotna, właściwie jest praktycznie w obecnym stanie wiedzy niemożliwa. Tak, mamy zapisane w księdze, tak twierdzi medycyna, wiedza ogólna również podobna. Ale proszę się zastanowić, sutek, czy jajniki, czy macica, to jest sfera seksualna. Czyli jeśli zajmiemy się duchowością, ale włączymy w to duszę, to pamiętamy, że ona jest nieśmiertelna. Czyli nasza dusza mogła przynieść z przeszłości, gdzieś tam z dalekiej przeszłości, jakieś blokady, ograniczenia, bądź pomysły, które no, zaowocowały właśnie formą raka, kalającego tę seksualność, blokującego tę seksualność. No, mógłbym tu powiedzieć, że jest to wina kobiety, duszy, ale proszę Państwa, seks to jest relacja oparta na dwóch istotach, na kobiecie, mężczyźnie, na dwóch współgrających ze sobą duszach, osobowościach. I jeśli kobieta ma problem w tej sferze, no to powinna ten temat przegadać też ze swoim mężczyzną, z mężem. Miłe panie, panowie w większości, może przypadków, no, mogą wiedzieć, ale na pewno nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy to rozumieją, że kobieta ma orgazm puchwowy. Ale są takie panie, które mają orgazm łechtaczkowy. Wynika to z różnych karmicznych uwikłań, przyczyn, o których tu nie będziemy w tej chwili mówić. Natomiast jeśli nie orgazm pochwowy, to powinna mieć orgazm, ten drugi. I rolą mężczyzny jest
no, aby się dokonało. Teraz są panie, które wstydzą się poprosić, powiedzieć, poinformować. Ja powiem tak, jeśli są blokady w umyśle, w sposobach myślenia, warto je rozpoznać, dlaczego no, mąż nie wie o takich rzeczach, dlaczego on tego nie rozumie, dlaczego do tej pory jeszcze się nie dowiedział po 20 czy 30 latach małżeństwa. Ale kobieta ma takie same prawo do seksu, takie same prawo do orgazmu jak mężczyzna. No, fizjologia jest taka, a nie inna, że u panów to idzie automatycznie niejako. Jeśli są kłopoty u pań, to rolą mężczyzny jest, aby doprowadzić do spełnienia. Każdy ma takie prawo. Proszę Państwa, człowiek, który żyje bez seksu, który żyje bez orgazmu, ma blokady. One są od pasa, tu od tej sfery seksualnej, przez nogi, aż do stóp. W stopach pojawiają się zatory, blokady. Jeśli nie ma tego przepływu energii orgazmu w dół, nie w górę, w dół właśnie do stóp. No, to zjawisko należy pilnować, należy o to zadbać. Proszę Państwa, jeśli teraz ktoś sobie nie daje tego orgazmu, zezwala na seks, ale nie dochodzi do spełnienia, nie dochodzi do rozładowania tych napięć, pojawia się rak, pojawia się ból, choroba, pojawia się niechęć do mężczyzny, partnera, a czasami wystarczyłoby powiedzieć, przedstawić ograniczenie, problem, bo to jest problem, no. Nie ma co tego kontynuować, uważam. Temat wyczerpująco omówiony. Mamy teraz następny dział w książce Rozwój i przebieg choroby. Guzek nowotworowy o wymiarze 1 cm średnicy, masie 1 grama, zawiera liczbę 10 do 9 potęgi komórek. Myślę, że rakowy. Więc proszę Państwa, przebaczam sobie to, że zgromadziłam w sobie guzki nowotworowe zawierające więcej niż 10 do 9 potęgi komórek rakowych. Tak więcej być nie musi. Światłość, proszę, rozkoduj, skasuj wszystkie te komórki rakowe, atomy oraz towarzyszące im pasożyty. Tu przestrzegam Państwa, bo jeszcze jest temat, który wymaga osobnego omówienia pasożytów żerujących na tkankach rakowych. To jest specyficzna forma istot żyjątek astralnych, ale one są zawsze przy raku. Mają je ludzie, którzy nie mają raka. Jest to zapowiedź tego, że ten rak kiedyś wystąpi. Szybkość przerzutów raka zależy od cech złośliwości komórek rakowych w stosunku do mechanizmów odporności tkankowej i humoralnej gospodarza. No więc przebaczam sobie to, że pozwalałam na to, aby komórki rakowe namnażały się we mnie w sposób szybki, gwałtowny. Ale warto też wiedzieć, że rak to nie jest choroba, która rozwija się w tydzień jak grypa, po tygodniu się kończy, tylko proces chorobowy trwa no, 10-20 lat. Czyli jeśli mamy problemy z jajnikami bądź tu z sutkiem, to no, są to niespełnienia wywodzące się może jeszcze z okresu dojrzewania dziewczynki, ale na pewno z tego seksu małżeńskiego, czy z braku seksu w ogóle. Następne. Chore na raka sutka nieleczone mają szansę przeżycia, bla, bla, bla. Proszę Państwa, przebaczam sobie to, że przejmowałem się statystykami. Przebaczam sobie to, no, że za długo może zwlekałam z oceną stanu, z oddaniem tego Bogu, z pójściem do lekarza. Warto przeczytać następne zdanie. Proszę nie omijać takich tekstów w swoich publikacjach, w swoich modlitwach. Przyczyną zgonów
są w ponad 90 przypadkach przerzuty odległe. Pozostałe zgony spowodowane są miejscowym okolicznym szerzeniem procesu. Przebaczam sobie to, że pozwalałam sobie na przerzuty odległe, jeśli coś takiego wystąpiło. Bądź na miejscowe okoliczne szerzenie się procesu. No mamy gotowe teksty, gotowe zdania. Przebaczam, przepraszam, dziękuję. Aha, przy tego typu tekstach ja tu mówię przepraszam, przebaczam, ale zawsze należy pamiętać, że Boże, rozkoduj i skasuj tego typu, cośmy prosili o przebaczenie, czy przebaczali sobie i duszy. Boże, dla mnie, dla mojej duszy skasuj, rozkoduj. Warto też poświęcić no, stroniczkę bądź dwie, ale to w osobnym tekście proponuję opowiedzieć temu mężczyźnie, temu mężowi, który no, doprowadził do niespełnienia. No, się nie sprawdził jako kochanek, jako właściwy tutaj. No, brakuje mi słowa Państwa, to muszę już dopowiedzieć. Rozpoznanie. Następny dział. Rozpoznanie raka sutka polega na wykryciu zbiorowiska komórek nowotworowych w postaci zgrubienia tkanki guzka drogą badania klinicznego, oglądaniem, obmacywaniem. Proszę Państwa, no do takich rzeczy też powinien być w zasadzie małżonek używany. Ale jeśli gdzieś żeśmy tutaj zwlekały, panie zwlekały, przepraszam, jeśli panie zwlekały z, no, z określenie tego stanu, no to może jeśli było za długo, za późno, znowu przepraszam, przebaczam. Przebaczam wszystkim, przez których doszło do tego, tak? Bo czasami bywa, że jakiś wypuszczony pan też bywa, że ugryzie, albo jest był jakiś uraz mechaniczny. No przebaczam tamtemu, tamtej osobie. No, mogły być wypadki, oparzenia. Proszę to szczegółowo opowiedzieć, zdefiniować. Oglądaniem można stwierdzić asymetrię sutków, poszczególnych brodawek. Przebaczam sobie to, że pojawiła mi się asymetria brodawek sutków. Nie musi tak być. Nie muszę mieć asymetrii. Boże, Tobie powierzam wyprostowanie tego, uleczenie, uzdrowienie procesu. Aha, proszę Państwa, wszystkie tego typu teksty piszemy zawsze w czasie dokonanym. Dziękuję za uzdrowienie, dziękuję za uleczenie Tobie Boże, ja i moja dusza. Przebaczam sobie, przepraszam, przebaczyłam sobie, jeszcze lepiej brzmi. Przebaczyłam, bo to jest czas dokonany, nie przebaczam, przebaczyłam. Dalej tu mówimy o rozpoznaniu, czyli badaniu. Badamy węzły pachwowe od granicy sutka aż do szczytu przy zwiotczałym mięśniu piersiowym. To technika jak tutaj chora. Są przerzuty, jeśli są przerzuty na węzły chłonne, no to znowu musimy opowiedzieć w miarę szczegółowo. Rozpoznajmy opis w jakiejś tam znowu literaturze fachowej, maksymalnie szeroko i opowiedzmy ten temat dokładnie w ten sam sposób. W przypadkach niejasnych pomocna jest mamografia. Proszę Państwa, kilka lat temu były takie informacje, że te mamografy nie były atestowane niektóre. No pamiętam, nie wiem czy to była prawda, jeśli ktoś miał nieszczęście no, zrobić takie badanie, a mamograf był rzeczywiście zepsuty i nic nie wykazał, gdzie rak już się toczył, to proszę Państwa, no przebaczam temu. Część trzecia gawędy poświęconej tworzeniu modlitw umożliwiających uwolnienie się od choroby raka. Warto, proszę Państwa, poświęcić uwagę też na doprecyzowanie no, wielu, zdawałoby się, pobocznych elementów, takich jak na przykład to, do kogo się zwracamy i z czym. Tekst musi być opowiedziany precyzyjnie po polsku, no, jeśli używamy języka polskiego, gramatycznie. Każde zdanie ma być logiczne. To ma być przemyślane, to mają być perełki.
No może nie musi to być w stylu Sienkiewicza czy innego noblisty, ale mają być orzeczenia, mają być podmioty. W każdym zdaniu, jeśli to jest możliwe, powinien być wspomniany ta choroba raka. Przebaczam, przepraszam, a także Bóg. I teraz przestrzegam przed stosowaniem zamienników, przed wołaniem pośredników, bo wtedy odpowiedzialność cedowana jest na kogokolwiek innego niż Bóg i do Boga nie możemy mieć pretensji. Jeśliśmy się do Niego nie modlili, a do kogokolwiek innego, to idziemy tam z pretensjami, ale nie do Boga. Jeśli prosimy Boga, to pamiętajmy o tym, że On stworzył kiedyś w akcie swej woli nasze dusze. Naszym duszom dał nasze ciała. Pozwolił im tutaj przejawiać. I w każdej chwili może ten proces przedłużyć życia lub zakończyć aktem woli. Czyli zakończa się pobyt duszy na ziemi. Proszę Państwa, proszę mieć świadomość, że jedynie Bóg o tym decyduje. Ale także czasami decydują dusze, więc wciągnięcie ich w ten proces modlitwy jest jak najbardziej słuszny. Proponowałbym unikać wszelkich przekierowań, wszelkich dwuznaczności. Bardzo dobrze tu się sprawdzi słowo światłość, ponieważ w tego typu modlitwach widać, jak to jasne, czyste, złote, boskie światło płynie do osoby proszącej odpowiedzi na modlitwę. Możemy użyć słowa Bóg, dawca życia. Nie trzeba tego terminu tłumaczyć. A także terminu Bóg twórczej mocy, który przecież jest jednoznaczny. To twórcza moc potrafi zmienić komórki rakowe w coś zupełnie przeciwnego. Rozkodować je, usunąć. Także organizm w krótkim czasie potrafi je wchłonąć, usunąć. Wracajmy do książki. Jesteśmy w dziale pod tytułem Leczenie. Kojarzenie leczenia chirurgicznego z następczą radioterapią nie polepsza wyników leczenia. Jeśli ktoś trafił na taki przypadek, że zastosowano mu to równocześnie, bądź się nie powiodło, to też trzeba tu przeprosić, przebaczyć, że chciałem chemię, nie dostałem chemii, bo miałem operację. Na przykład. Albo że się narażałem. Gdyby ktoś z Państwa chciał usunąć skutki przyjęcia chemii bądź radiologii, zapraszam bezpośrednio, proszę o kontakt, ponieważ mam osobne teksty gotowe, które pięknie prostują czy niwelują szkody zaistniałe w organizmie i w energiach po przyjęciu tych chemii czy radiologii. Rokowania w raku słupka jest procesem złożonym, a przewidywanie losów poszczególnego chorego ma hipotetyczną jedynie wartość. Proszę Państwa, jest kilka filmików i bardzo dobrze wytłumaczony artykuł dotyczący pokłonu. Tam szczegółowo omawiam, jak należy wykonać ten pokłon. Dlaczego musimy zrobić to wspólnie z duszą? W takich przypadkach jak rak proponuję powtórzyć to kilka razy, aż będziemy czuli, aż przyjdzie informacja od wewnątrz, aż poczujemy ciepło, aż ta dusza zostanie przekonana do tego, że jej obecność w tym ciele konkretnym, w dalszym ciągu jest niezbędna, jest ważna dla niej. Ona musi to rozumieć.
Proszę się nie przejmować statystykami. Proszę się nie przejmować tym, że w rodzinie kuzyni, kuzynki, czy tam rodzina, dziadkowie powymierali wszyscy na raka. Statystyki tu nie mają nic do rzeczy. Jest to tylko kwestia sposobu myślenia. Wszystko można przerwać, wszystko można zmienić. No mam tego liczne dowody właśnie w osobach, które pozbyły się tego raka, które wyszły z tych chorób. Przy czym tu jeszcze jest ważny temat rozkodowania blokad w serduszku. Proszę Państwa, wszystko co mamy od związków do cierpień różnych form, do patologii w relacjach z bliźnimi, nawet takie choroby ciężkie, jest zgoda w sercu naszych dusz. Prośmy o usunięcie tej zgody. Prośmy o zmianę nastawień. Oczyśćmy intencje. Polecam artykuł dotyczący oczyszczania 800 intencji. Możemy sobie sami wymyśleć dotyczące intencje dotyczące raka, spisać je. Niech ich będzie 20. Zróbmy to dokładnie tak samo w pokłonie. Oddajmy je Bogu. Jeszcze chciałbym kilka zdań poświęcić rakowi szyjki macicy. Proszę Państwa, no tu temat jest dokładnie ten sam. Szeroko szukamy przyczyn medycznych, tak? Opisujemy maksymalnie szeroko, ale też maksymalnie szeroko opowiadamy Bogu, żalimy się temu Bogu na to, co wyszło, na niespełnienie w seksie, bo tu ono może być ewidentne, może być przyczyną większości podobnych uwików. Brak seksu, brak orgazmu w seksie. W szyjce macicy może wytworzyć się rak gru czołowy. 8% wszystkich przypadków raka szyjki macicy. Przebaczam sobie. Przebaczyłam sobie i duszy, że doprowadziłyśmy do wytworzenia takiego raka. Rozwój raka szyjki części pochwowej jest bardziej dynamiczny niż raka trzony. Przebaczyłam sobie to, że rozwój raka szyjki części pochwowej był bardziej dynamiczny. Znaczy był dynamiczny, bo tu bardziej to nie ma sobie tam się cieszyć, że mogliśmy mieć lepiej albo gorzej. Cytuję dalej tekst. Znacznie szybciej dochodzi do naciekania okolicznych tkanek i przerzutu. Przebaczyłam sobie to, że znacznie szybciej, bardzo szybko dochodziło do naciekania okolicznych tkanek i do przerzutów. Dziękuję Boże za dawcę życia, za to, że skasowałeś tę chęć, tę potrzebę do rozbudowy tego raka, do tworzenia nacieków okolicznych tkanek do przerzutu. Cytuję dalej tekst. Na części pochwowej rozwija się rak pod postacią owrzodzenia płaskiego lub kalafiorowatego. Przebaczyłam sobie wspólnie z duszą to, że dziękuję Tobie Boże, dziękuję Tobie światłość za to, że skasowałeś, że miłością swoją wypełniłeś wszystkie postaci owrzodzenia płaskiego lub kalafiorowatego znajdujące się, że skasowałeś, że usunąłeś wszystkie znamiona, to osobnym zdaniem, że rozkodowałeś, skasowałeś wszystkie znamiona, wszystkie materialne tkanki raka. Przestrzegam tu przed błędnym definiowaniem. Nie usuwamy zdrowych tkanek, a tkanki raka. Nie usuwamy narządów, a zaatakowanych narządów, żeby ktoś się nie wypsnął z takim pomysłem, że kasuje zaatakowane narządy, tylko objawy,
chutki, zaatakowane tkanki, czy z tkanek nacieki. O, tego typu rzeczy. Bo tkanka ma być zdrowa, ona jest nam niezbędna. Organ też jest potrzebny. Każdy jeden. Od zęba do migdałków, które czy migdałków, które ludzie sobie usuwają chętnie, czy śledzione czasami. No. Nerki. Czytam dalej, jest tekst. Rak szerzy się drogami chłonnymi na przymacicze, zajmuje węzły chłonne, biodrowe, zasłonowe, podbrzuszne. Może zajmować w późniejszych okresach pęcherz, odbytnicę, tworząc przetoki. Więc tu wymieniamy szczegółowo, no, jeśli były jakieś przerzuty, a wiemy, gdzie były. Jeśli wiemy, jeśli na przykład ktoś z jasnowidzących na przykład podpowiedział, bądź medyczne rozpoznanie było bezbłędne, no to opisujemy to, znowu opowiadamy szczegółowo, dziękując za rozkodowanie, za skasowanie. Obraz kliniczny. Mówimy o raku szyjki macicy. Objawy zależą od okresu klinicznego raka. W stadium zerowym może nie być żadnego objawu. Do najwcześniejszych objawów raka inwazyjnego należą krwawienia nietypowe, krwawienia kontaktowe lub upławy podbarwione krwią. Przebaczyłam sobie to, że zbagatelizowałam te objawy, że doszło do mnie. Dziękuję Boże, że uzdrowiłeś mój organizm tak, że znikły takie objawy. Nie muszę mieć patologii w formie takich wycieków. Im szerzej, im lepiej, im mądrzej to opowiemy, tym sukces jest pewniejszy, gwarantowany już na samym początku tych próśb. Proszę Państwa, proszę pamiętać o oczyszczaniu serca, o modlitwach dotyczących serca. I osoby chętne zapraszam do indywidualnej pracy. Jak ktoś zechce przysłać mi swoje opracowanie, chętnie podpowiem, czy skoryguję błędy, bo one będą na początku, proszę się tym nie martwić. Błędów jest dużo, no nie każdy umie to opowiedzieć, nawet ludzie z dobrą znajomością języka polskiego miewają z tym problemy. Jak to wyrazić, jak to podpowiedzieć? I z dużym optymizmem proszę iść dalej w świat.